Dlaczego mnich? No, to jest już inna, to już jest też długa historia. Ale do tego, co Hugo jeszcze mówił, odnośnie pozwalania i niepozwalania dzieciom na takie różne rzeczy. Mi rodzice też chcieli zabronić po raz pierwszy, jak jechałem motorowerem. No i skończyło się na tym, że zostawiłem im kartkę, że wyjeżdżam i pojechałem. Bo czasem w człowieku jest coś tak silnego, nie wiadomo skąd, że jest on w stanie w pewien sposób się narazić, ale żeby to zrobić. I pomimo tego, że byłem świadomy tego, że wrócę do domu i będzie burza, to byłem rewelacyjnie szczęśliwy, że pojechałem i że udało mi się wrócić. Amerykanie mają takie powiedzenie, man has to do what man has to do. To jest, no właśnie, człowiek musi zrobić to, co musi zrobić i kropka. I nikt go nie zatrzyma wtedy. Chyba, że się podda i zrezygnuje. Ja myślę, że pojawia się w życiu każdego człowieka, tak naprawdę. W pewien okres, kiedy musi się zbuntować i zrobić to, co musi zrobić. I tak naprawdę... Każdy rodzic, który ma trochę mózgu, wie, że w życiu każdego dziecka się coś takiego pojawi. To nie, można się oszukiwać, że ono będzie zawsze jakieś takie, jakbyśmy chcieli, żeby było, ale nie, tak nie będzie. No. I jest pewien okres przejścia z takiego posłuszeństwa w dorosłość i on nie jest płynny. Tak, to są różne takie... Jakieś zdarzenie. Takie nierówności są, tak? No nie, ja myślę, że właśnie to, co się zmienia teraz w świecie, to jest to, że ludzie już nie chcą tego robić. To jest tak, kiedyś był taki, w różnych kulturach był moment inicjacji, kiedy chłopiec się staje mężczyzną. I to był jeden z takich momentów, kiedy w kulturze to płynnie się robiło, że ludzie akceptowali, że człowiek musi dorosnąć, musi coś zrobić takie, musi iść na wyprawę wojenną, musi tam pojechać motorowerem na Gibraltar, czy cokolwiek innego zrobić, ale rozumieli to wtedy. A dzisiaj nie tylko, że nie rozumieją, to jest jedna strona, ale z drugiej strony ludzie przestali się buntować i przestali chyba chcieć robić takie rzeczy. Ja teraz, jak rozmawiam z ludźmi z takimi standardowymi, nie wiem, licealistami, to jestem, boję się po prostu tego, do czego idzie to społeczeństwo, bo ci ludzie, ich marzeniem życiowym jest nie pojechać na Gibraltar, nie zdobyć Mount Everest czy coś, tylko dostać etat. Nie wiem, mieć fajną pracę, skończyć studia. To jak to jest ten... No to trochę jest co innego, to chyba nie o to chodzi. Kiedy oni się będą buntować? Oni się już nie buntują. To też wynika po części z tego, jak człowiek sobie ułoży priorytety. Bo ja po to, żeby móc sobie jeździć, to na przykład zrezygnowałem ze szkoły. W pewnym momencie też zrezygnowałem z pracy. Bo po prostu sobie uznałem, że taka jazda po świecie jest rzeczą, w którą warto inwestować. A rzeczy takie jak praca, jeżeli nie mam nikogo na utrzymaniu, to można sobie, no, żyjąc w Warszawie szczególnie, nie jest to jakaś rzecz nie do przeskoczenia. I wielu ludzi narzeka, że też bym pojeździł, ale nie mam czasu, bo mam pracę. No ja uznałem, że łatwiej jest znaleźć sobie, będąc samotnikiem, łatwiej jest znaleźć sobie jakieś źródło zarobku, mając czas, niż znaleźć sobie czas, mając stałą pracę i później narzekając, że na nic nie ma się czasu. No, ja to rozumiem dobrze, bo po pierwsze, no to... Właśnie to mnie, dla mnie to jest jedna z dziwnych rzeczy tego świata, jest taka, że ja pojechałem sobie raz jakimś Simpsonem, bo tak, jakoś nikt mnie nie inspirował wtedy, nie czytałem o Che Guevarze, że jeździł tam motorem, znaczy podobno jeździł, nie? Nie wiem, czy jeździł. To ja tego nie znałem. Ja chciałem jechać sam z siebie zawsze. Nie wiem dlaczego. No, ale nie pomyślałem, że ja mogę być potem inspiracją dla kogoś. A po tobie ktoś jeździł też? Przeczytał twoje te? No, po mnie bardzo dużo ludzi jeździ i to mnie bardzo cieszy, ale no niewielu robi takie, że tak powiem, hardcore. Dużo ludzi zaczęło jeździć, ale niewielu ludzi zaczęło dostrzegać to, że można zmienić swoją hierarchię głównych potrzeb i przestawić ją na to, żeby w życiu było ciekawie, niż na to, żeby w życiu było nudno. Bezpiecznie. Może. Bezpiecznie. No, to jedno z drugim można powiązać. Mhm. Druga jest cecha właśnie ciekawa taka, że zazwyczaj jeżdżę kompletnie nieprzygotowany. W tym roku pojechałem do Afryki na tym motocyklu, na którym przyjechałem też i tutaj. No, tam stoi ten motocykl. No. Dotknąłem go, to jest słynny motocykl. No, naprawdę nie żartuję. Firma Romet dała temu człowiekowi, z którym rozmawiamy, drugi motor za darmo, bo była pod wrażeniem tego, ile on przejechał tym Rometem. No, więc... Tak. No.
No i dotknijcie tego motoru. Sorry, już nie znam. W tym roku akurat udało mi się pracować w Kanadzie, bo udało mi się taką pracę tam załatwić. Po czym przyleciałem do Polski jednego dnia. Drugiego dnia się zebrałem wszystkie rzeczy, a czwartego dnia wyjechałem do Afryki. Bez z sakwami powiązanymi na sznurki, bez żadnego ubezpieczenia, bez w sumie, ot tak, se wsiadłem i sobie pojechałem. A może coś ciekawego się wydarzy na tej zasadzie? Wydarzyło się? No, wydarzyło się całe mnóstwo rzeczy ciekawych i to właśnie jest, najlepsze jest w to, że w przeciągu krótkiego takiego wyjazdu mogą wydarzyć się takie rzeczy, które człowiek będzie pamiętał przez resztę swojego życia, choć to trwało tylko 2 tygodnie, powiedzmy, a życie trwało 50 lat. Wydaje mi się, że gdyby zrobić takie doświadczenie, że na przykład połowę mieszkańców Warszawy czy jakąś inną grupę ludzi zmobilizować tak, żeby zostawili wszystko, wzięli sobie plecak z namiotem i żeby poszli na przykład na piechotę nad morze i wrócili, to wydaje mi się, że wielu tych ludzi by się pod pewnym względem zmieniło i przestawiłoby sobie priorytety w życiu, bo zobaczyliby, że są też ciekawsze rzeczy niż tylko konsumpcja. Ale no, takie coś się nie stanie. No zobaczymy, że się stanie. Siedzimy przy ognisku na Contest Campie i właśnie ktoś przyniósł bardzo duże drzewo i chce wsadzić to do ogniska. To mnie tak zatrzymało przez chwilę. Tak, to dlatego, takie dziwne trochę. No. Jaką planujesz podróż? Czy w ogóle planujesz podróże, czy się chce gdzieś jechać nagle? Znaczy, planuję? Nie planuję. Ja, ze mnie to wychodzi jakoś tak, samoczynnie. A czy chodzi o to, że ty chcesz pobijać rekordy ciągle i jeździć coraz dalej, czy po prostu gdzieś ci się nagle chce jechać? A to, że się chce jeździć coraz dalej, to jest uzależniające i takie coś wychodzi samo z siebie. Jak pojechałem po raz pierwszy nad Gibraltar, zrobiłem 10 tysięcy kilometrów, później wróciłem ze Skandynawii, policzyłem, że zrobiłem tylko 8, no to trochę nie byłem zadowolony, więc w rok później pojechałem do Afryki i zrobiłem 11. I z tego już byłem zadowolony. Ale czy ja wiem, czy to jest jakieś tak... Znaczy trudno określić, co człowiek przez to chce uzyskać, bo to się robi... To jest bardziej tak jak po prostu sposób życia. To na pewno nie jest sława, bo przez pewien czas pracowałem w salonie motoakcesorii z akcesoriami motocyklowymi. Niektórzy ludzie mnie poznawali, ale zazwyczaj mnie to denerwowało. Właśnie, skąd oni cię poznają? To zainteresował się tym media jakieś? Media tak. Opublikowałem kilka swoich wypraw w gazetach, ale głównie to zwykła oglądalność strony, bo strona w internecie, którą mam, się rozlazła samoczynnie po wielu forach motocyklowych. I to robi wrażenie. Taka no jasna. No, ale jakoś właśnie nie zawsze mnie to satysfakcjonowało, jak ktoś, to gdzieś o tobie czytałem. To nie zawsze było dla mnie przyjemne i nieraz nawet byłem zły na tych ludzi, że coś w ogóle takiego tutaj w mojej pracy... No właśnie nie wiem, ale to było takie... Nie wiem, to na pewno o to mi nie chodzi. Tak samo o sponsoring. Wielu ludzi uznaje, że trzeba tutaj znaleźć sobie jakichś sponsorów, najlepiej kilku. Unię Europejską kilku, najlepiej. Tak, żeby móc gdzieś pojechać. No ja jakoś jeżdżę kompletnie bez sponsorów, nikt mnie nie sponsoruje, prócz tego, że dostałem nowy motocykl. No, którym nie jeździsz, nawiasem mówiąc. Tak, bo trzymam go sobie na czas, kiedy ten się popsuje. Ale jakoś radzę sobie samemu i to jest jak najbardziej możliwe.